Dzień dobry, witam wszystkich na wykładach otwartych. Nazywam się Aleksandra Kawala-Sterniuk i jestem adiunktem z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki. A tematem dzisiejszego spotkania będzie ciało ludzkie jako źródło sygnałów do sterowania. Plan prezentacji to będzie krótkie wprowadzenie do tematu, parę prostych informacji na temat danych biomedycznych, zapoznamy się z interfejsami człowiek-maszyna oraz mózg-komputer i zrobimy krótkie podsumowanie. Takie krótkie pytanie zawsze zadaję młodzieży, która przychodzi do mnie na różne spotkanie, czy woda przewodzi prąd? I zazwyczaj odpowiedzi są różne, większość osób uważa, że nie, jednakże niespodzianką może być tak. Dlaczego? Ponieważ człowiek przewodzi prąd, gdyż z 80% składa się z wody. Z 70%, przepraszam, najmocniej. Skutki działania prądu na człowieka są trzy. Pierwsze to są fizyczne, czyli na przykład cieplne, chemiczne, mogą powstać różne zmiany elektrolityczne, biologiczne, czyli na przykład zaburzenia różnych czynności organizmu. Prąd stały działa na człowieka zupełnie inaczej niż prąd zmienny. A dane biomedyczne to są takie, które opisują nam na przykład funkcjonowanie narządów, tkanek, komórek i polega to na tym, że zachodzą w nich miliony różnych chemicznych i fizycznych procesów, a sygnały, które pochodzą z ludzkiego ciała, zawierają informacje o stanie poszczególnych struktur biologicznych. Sygnały biomedyczne, o których już wspomniałam, pozwalają na obiektywną ocenę zarówno stanu zdrowia, także nieprzytomnych pacjentów, jak i samopoczucia osób badanych. Analiza oraz przetwarzanie danych biomedycznych jest zagadnieniem niezwykle trudnym ze względu na naturę tych sygnałów. Są to sygnały tak zwane niestacjonarne. Wiem, że może to brzmieć skomplikowanie. Chodzi tutaj o to, że to, jak reaguje na organizm i jakie sygnały generuje, jest bardzo ciężko przewidzieć. Nie jest to taka typowa sinusoida, gdzie są wartości pozytywne i negatywne. One mogą występować losowo, dlatego mówi się, że to są to sygnały stochastyczne. I tutaj mamy taki prosty wykres, jak takie sygnały pozyskać. Prawidłowe, naturalne procesy w narządach powodują, że sygnały mają taką rozpoznawalną postać. Lekarze, diagności medyczni są w stanie rozpoznać jakieś zaburzenia, czy to, czy organizm dobrze funkcjonuje. Natomiast sygnały, które generują nam tkanki chore, bardzo różnią się od tych znanych dla stanu pełnego zdrowia i pozwalają dostrzec pewne zaburzenia, choroby. Aparatura, która rejestruje sygnały, może wykryć na przykład na podstawie tych odmiennych sygnałów, tych, które inaczej wyglądają, chorobę, może zlokalizować jej źródło, może pomóc w procesie diagnostycznym, czy w jakiś sposób, jak rozpocząć odpowiednie leczenie. Jakie są dane biomedyczne? No, najpopularniejsze są to EEG, EKG, czyli sygnał generowany aktywnością elektryczną mózgu, EKG, czyli elektrokardiografia, sygnały generowane przez serce, sygnał mowy, EMG, elektromiografia, czyli sygnały rejestrowane przez aktywność elektryczną mięśni, PET, EOG, czyli sygnały generowane przez ruchy gałek ocznych, rezonans magnetyczny, rezonans funkcjonalny. To są te najpopularniejsze. Takie użyteczne, czyli dobrej jakości sygnały biomedyczne, których chcielibyśmy użyć do badań, zarówno lekarskich, jak i naukowych, są bardzo trudne do pozyskania. Dlatego, gdyż po pierwsze bardzo ciężko jest je zmierzyć. Często, żeby bezpośrednio zmierzyć sygnały mózgowe, sygnały mięśniowe, no należy poddać pacjenta procedurom dosyć inwazyjnych, dlatego często wykorzystujemy tak zwane sygnały pośrednie, które w jakiś tam sposób związane są z naszym narządem. Przykładowo mamy jakieś przemieszczenie elementu naszego ciała pod wpływem siły mięśnia. To przemieszczenie jest już samo w sobie sygnałem i aparatura medyczna może wyznaczyć szybkość ruchu, przyspieszenie, naprężenie w mięśniu, czyli jesteśmy już w stanie uzyskać jakieś dane, tak jak to tutaj wygląda. Tu mamy na wykresie pokazane badanie typowe aktywności elektrycznej mięśnia przy pomocy igły, którą po prostu wbija się w głąb tego mięśnia. Niestety w takich warunkach przychodni czy ambulatoryjnych, często używamy sygnału powierzchniowego, takiego pośredniego, czyli z powierzchni skóry. Jest to dużo słabszy sygnał, ale nie wymaga żadnej ingerencji w tkanki. Sygnały mechaniczne są bardzo trudne do pomiaru u zwykłego pacjenta. Dlatego używamy tych bioelektrycznych, mierzonych na powierzchni tutaj skóry. Źródła najkorzystniejszych sygnałów są często trudne dostępne do badania i uciążliwe dla pacjenta. No, mogą powodować ból, dyskomfort.
Dlatego staramy się, jak już to wspomniałam, pozyskać sygnały, które są zarówno nieuciążliwe, jak i mało inwazyjne. A elektryczna aktywność serca nie jest istotą jego działania, gdyż serce pracuje, wiadomo, jak taka pompa, która tłoczy krew w organizmie i nie jest generatorem elektrycznych impulsów. Tutaj taki prostszy schemat. Jednak zastanawiamy się, zazwyczaj badamy elektryczną aktywność serca, dlatego gdyż łatwiej jest nam to zarówno zaobserwować, jak i zmierzyć. I jest to dużo prostsze dla nas niż mierzenie podstawowej tej funkcji pompowania. Stąd taka popularność EKG. Dlaczego analizujemy te dane biomedyczne? Po co nam to jest potrzebne? Otóż rejestracja, przetwarzanie, analiza tych sygnałów są sposobami badania otaczającej nas rzeczywistości. Mamy jakąś sobie sondę, elektrodę, mikrofon, termometr. Tworzymy pomiar, uzyskujemy sygnał. I takie przykładowe systemy to jest echosonda, radar, tutaj detekcja sygnałów. Te EEG, EKG czy USG są używane zazwyczaj do diagnozy medycznej. A interfejsy człowiek-komputer, o których szerzej powiemy sobie za chwilkę, służą do analizy i kodowania sygnału mowy, wyrazu twarzy, gestów rąk. Jakie są przykładowe metody analizy i przetwarzania sygnałów? Weszłam może troszkę w taką bardziej techniczną tematykę, gdyż na studiach prowadzonych, na kierunkach prowadzonych, przepraszam, na moim wydziale będziemy zajmować się zarówno na informatyce, jak i inżynierii biomedycznej analizą, przetwarzaniem, filtracją różnych sygnałów biomedycznych. Będziemy robić różne nieinwazyjne pomiary i warto mieć takie podstawy teoretyczne. Więc takie przykładowe metody analizy i przetwarzania tych danych to jest redukcja zakłóceń, czyli właśnie filtracja cyfrowa, detekcja i analiza ilościowa sygnałów w dziedzinie czasów, w dziedzinie widma Fouriera, kompresja tych sygnałów, kiedy są zbyt duże, staramy się, żeby były mniejsze, kiedy widzimy różne zakłócenia, czy zakłócenia mogą być zewnętrzne i wewnętrzne, to może być, człowiek sam w sobie jest jakby zakłóceniem dla swoich danych, będziemy starali się właśnie usunąć te takie różne szumy, niepotrzebne elementy tego sygnału, tak aby on był dla nas czytelny. Jakie są problemy w analizie tych danych biomedycznych? No mamy różną postać sygnałów, więc musimy używać różnego rodzaju czujników, prawda? Sygnały te mają małą amplitudę, co oznacza, one są bardzo, bardzo niewielkich wartości. Sygnał mowy, hałas z ulicy mają dużo wyższe amplitudy, przez co mogą zakłócać nam nasze pomiary. Chodzi tutaj o pomiar nieinwazyjny, więc musimy go czasami wzmocnić. Są różne zakłócenia, jak już powiedziałam, no i trzeba je po prostu zredukować tak, żeby nie przyćmiły istoty danej, którą mierzymy. Rejestracja tych sygnałów bywa kosztowna. Czasami trzeba kupić bardzo kosztowną aparaturę pomiarową. Do tego potrzebne są też ogromne ilości pamięci, gdzie te dane należałoby przechowywać. Jest też duża ilość rejestrowanych sygnałów, więc to przechowywanie musi być oszczędne i czasami informacja diagnostyczna nie jest widoczna na pierwszy rzut oka. Potrafi być ukryta w cechach sygnału, których po prostu nie widać tak zwanym gołym okiem, więc musimy używać różnych zaawansowanych metod analizy, filtrów, przetwarzania. I tutaj, jeśli chodzi o te dane biomedyczne, możemy je podzielić na takie cztery grupy. Pierwsza to będzie ta bioelektryczna, czyli wszystko, co jest związane z jakąś aktywnością elektryczną organizmu, jak EKG, EEG, EMG. Bioimpedancyjne, czyli pomiar impedancji tkanek, tej przewodności. Bioakustyczne, czyli głos, tony serca, wszystko, co jest w jakiś sposób związane z dźwiękiem. Biomagnetyczne, czyli mierzymy pole magnetyczne wytwarzane przez narządy wewnętrzne, mózg, serce, płuca, to już są bardzo kosztowne pomiary. Mamy jeszcze trzy takie inne kategorie, przepraszam, biomedyczne, gdzie diagnozę robimy narządu ruchu, mechaniczną czynność serca, biooptyczne, oksymetria. Inne takie mniej popularne, jak na przykład spirometria, czyli tutaj badanie pojemności płuc. Tutaj, jak już mówiłam wcześniej, te sygnały mamy bardzo, bardzo niewielkie amplitudy i tutaj warto sobie porównać, na przykład jak wygląda porównanie EEG z EKG. EKG jest po prostu wiele, wiele, wiele razy, ta amplituda jest wielokrotnością, to dziesiątki, jak nie setki razy większa od EEG. Natomiast tak też można przyjrzeć się pasmom. EKG od 500 do 100 Hz, gdzie EEG jest od 0,5 do 60 Hz, a tak naprawdę bierze się pod uwagę do 30 Hz. To są bardzo, bardzo niskie wartości. Chciałabym teraz przejść do takiej przyjemniejszej może temat części tutaj naszego dzisiejszego spotkania, do interfejsów człowiek-maszyna. Tutaj widzimy pana, który ma w okularach założony system sztuczny wizyjny.
I druga rzecz, człowiek-maszyna, to jest też zwykły joystick, czy taka bransoletka do sterowania za pomocą mięśni komputerem. I mamy najpopularniejszy człowiek-maszyna, to są systemy mózg-komputer, czyli BCI. I je możemy podzielić na dwie kategorie. Inwazyjne, czyli jak już pewnie wiecie, te, które wymagają jakiejś takiej może bardziej inwazyjnej ingerencji w organizm człowieka, i nieinwazyjne, które tego nie wymagają. Jest też bardzo popularne sterowanie głosem, sterowanie mięśniami, między innymi różne nowej generacji neuroprotezy, czy sterowanie gałkami ocznymi. Do czego możemy zastosować? Interfejsy BCI czy komputer sterowany mruganiem może być zastosowany przy niepełnosprawnościach ruchowych, a przy niepełnosprawnościach słuchowych może być bardzo ciekawy system do rozpoznawania alfabetu migowego. Tu można użyć rozpoznawania obrazów, czyli jak te ręce się poruszają, czy system czytania z ust. Niepełnosprawność wzrokowa to też jest wykorzystywane obrazowanie dźwiękowe otoczenia, na przykład stereowizja, czyli takie audio w formie 3D, czy zdalna nawigacja, transmisja wideo, GPS, mapy numeryczne, programowanie właśnie urządzeń mobilnych z syntezą mowy. Tutaj jest pokazane, jak system rozpoznaje ruch gałek ocznych i w jaki sposób można za pomocą gałek ocznych na przykład sterować kursorem myszki, gdy osoba jest na przykład sparaliżowana i nie może za pomocą rąk sterować komputerem. Tutaj jest rozpoznawanie właśnie alfabetu migowego, to jest detekcja obrazu skóry, można do tego wykorzystać coś, co się nazywa klasyfikator Bayesa i różne tam filtry bardziej takie zaawansowane, o których mam nadzieję, że będą mieli Państwo okazję dowiedzieć się na studiach na naszym wydziale. Mamy też telefon komórkowy dla osób niewidomych, jak to wygląda, wszystko właśnie za pomocą dźwięku, obrazowanie dźwiękowe otoczenia, tutaj stereowizja, o której chwilę wspomniałam, 3D audio, zbudowany model sceny, dźwięki przestrzenne, HR, TFF też mogą być pomocne. Wiadomo, że rozwiązania te są dość skomplikowane i potrafią być również kosztowne. Czy zdalna nawigacja dla osoby niewidomej, która tu akurat nie wygląda na zbyt poręczną, prawda? Ta osoba jest wyposażona w kamerę, słuchawkę, mikrofon, GPS, laptopa. No, uważam, że to troszeczkę dużo, ale już to jest jakiś tam krok w stronę ułatwiania życia, czy analiza obrazów rezonansu funkcjonalnego. Jest to dość kosztowna analiza. Znaczy sam proces analizy nie jest o tyle drogi, o ile sprzęt, którego koszty sięgają milionów złotych, jednak pozwala to na wykrycie różnych zmian, na przykład w mózgu, nowotworów, i taki diagnosta medyczny po prostu otrzymuje obraz, nie trzeba tego pacjenta operować, nie trzeba wdrażać jakichś inwazyjnych procedur, przynajmniej na etapie diagnostyki. Tutaj jest endoskopia bezprzewodowa za pomocą takiej kamery. Też dostaje od razu diagnosta, lekarz obrazy i jest w stanie przeprowadzić jakąś wstępną diagnostykę. Różne systemy termograficzne, prawda, które mogą służyć do... Są to badania nieniszczące, nieinwazyjne. One pozwalają na badanie zarówno diagnostyki medycznej, prawda, jak i izolacyjności budynków. A teraz chciałabym przejść do czegoś, co najgłębiej siedzi w kręgu moich interesowań naukowych i co bardzo chciałabym tutaj Państwu przekazać, do interfejsów mózg-komputer, o których też wspominałam. To jest taki przykład interfejsu. Mamy sygnał generowany przez mózg ludzki. Jest jakieś przetwarzanie wstępne, powstaje sygnał. Jak już wspomniałam wcześniej, sygnały BCI możemy podzielić na inwazyjne i nieinwazyjne. Była też taka trzecia jakby klasyfikacja półinwazyjna, ale one również wymagały ingerencji chirurga, żeby wszczepić elektrody do mózgu, tylko troszeczkę płycej, więc ja bym je klasyfikowała również jako inwazyjne. I to wygląda tak. Nieinwazyjne to jest to nasze EEG, czyli te sygnały generowane przez aktywność elektryczną mózgu. Potem mamy elektrokardiogram, czyli na powierzchni mózgu, ale już elektrody wszczepione, i tak zwane intrakortykalne nagrania, czyli już głęboko implanty w tkankę mózgową. Tak wygląda taka siatka z takimi elektrodami mózgowymi na powierzchni mózgu małpy po lewej, prawej stronie. Te sygnały są dużo wyraźniejsze niż z EEG, no ale jak widać wymagają jakiejś ingerencji chirurgicznej, a dane pozyskuje się właśnie w ten sposób, że elektroda jest wszczepiona. Po prawej tutaj widać taką elektrodę, ona jest malutka, bo to jest parę milimetrów, i pierwszego pacjenta, Matta Nagla, który został w wyniku bójki w barze dźgnięty nożem, został sparaliżowany
i stracił po prostu możliwość używania rąk czy nóg. On jako pierwszy pozwolił sobie przez firmę CyberKinetic wszczepić taką elektrodę do mózgu i to pozwalało mu na podniesienie swojego standardu życia. Może wydawać się to proste, ale nagle dzięki temu, że miał wszczepioną taką elektrodę i system sterowania, mógł zagrać w prostą grę Pong. Mógł wykonać telefon do znajomych, przełączyć kanały w telewizji, włączyć światło, zrobić rzeczy, które wcześniej były dla niego niemożliwe. Dało mu to jakieś pole niezależności. Niestety osoby z tymi urazami mają bardzo obniżoną odporność i McNagle zmarł po prostu na sepsę kilkanaście lat później. Inwazyjne interfejsy mózg-komputer, czyli takie, jakie miał wszczepione McNagle, wyglądają na to tak, że tak jakbyśmy tutaj porównali, mamy tą elektrodę EEG, która jest na powierzchni mózgu, całkowicie nieinwazyjne, natomiast tutaj mamy skórę, ten nasz skalp i te elektrody są po prostu albo na powierzchni tutaj mózgu, albo troszkę głębiej. Wiadomo, że tkanka, kiedy dajemy jakieś obce ciało typu implant, potrafi obumierać, więc powstały też jakieś nowe systemy, gdzie co jakiś czas ten implant troszeczkę się przemieszcza. I wiem, że teraz to, co mówię, może brzmieć troszeczkę makabrycznie, ale chciałabym tylko zwrócić uwagę, że mózg sam w sobie, pomimo że jest właśnie główną częścią układu nerwowego człowieka, nie generuje bólu. Tkanki mózgowe, kiedy coś się wszczepia, nie bolą. I tutaj jest pokazane, jak to wygląda w inwazyjnych. No mamy to EEG, które jest takim naszym odnośnikiem nieinwazyjnym i EEG zajmujemy się u nas na Politechnice. I mamy tutaj skórę, tkankę miękką, tutaj widać jest czaszka i tutaj dopiero mamy te wszystkie elektrody powstrzepiane. Nieinwazyjne interfejsy mózg-komputer to są te, którymi ja się zajmuję. One nie wymagają żadnej ingerencji chirurga, znieczulenia, nie ma bólu, nie ma tej trudnej rekonwalescencji pacjenta. I tutaj one tutaj polega to na tym, że pomiar jest robiony z kilku elektrod do nawet kilkudziesięciu, ułożonych zgodnie z systemem 1020, to jest taki system 1020. Mierzymy wtedy odległość człowieka od tutaj tego zagłębienia nosa do tak zwanego inionu, czyli taka kostka z tyłu, każdy może sobie ją wyczuć. I zmierzymy też szerokość od tutaj tych chrząstek. Na środku skrzyżowania tych linii mamy punkt CZ, centralny, a resztę oblicza się 10-20% odległości od tego punktu. Oczywiście przy tym układzie bierzemy pod uwagę trzy pasy, pas centralny, przedni, ten czołowy i tylni, pas centralny, jeśli chodzi o anatomię, nie istnieje, ale wtedy używamy tych elektrod C i jest nam troszeczkę łatwiej. Mamy różne typy fal, mamy falę alfa lub mu 8 do 12 Hz. Dlaczego mu dałam w cudzysłowiu? Dlatego, że niektórzy naukowcy uważają, że fale mu nie istnieją. Fale mu są takie specyficzne, ponieważ one nie są cały czas obecne w tym sygnale mózgowym. One pojawiają się, kiedy jest ruch wyobrażony lub intencja ruchu i znikają. A jednocześnie można powiedzieć, że dzielą swoją częstotliwość z falami alfa, więc niektórzy uważają, że to jest inny typ fal alfa. Niektórzy uważają, że to są fale mu. Można je zaobserwować jednak w innych lokalizacjach elektrod. Mamy fale beta od 15 do 40 Hz, gamma 40-90, theta 4-7 czy delta 1-5 do 4. To są takie bardzo, bardzo niskie już wartości. Podsumowując, ciało człowieka do sterowania jest możliwe, nam się to udaje, ale jest bardzo ciężkie w realizacji. Dlaczego jest ciężkie w realizacji? Jesteśmy żywym organizmem, na różne rzeczy potrafimy w różny sposób reagować. Czasami te sygnały są mocniejsze, czasami są słabsze. Teoretycznie zawsze się mówi, że żeby zbadać falę alfa, należy powiedzieć komuś, żeby się zrelaksował i zamknął oczy. I u 90 osób badanych te fale alfa są pięknie widoczne na EEG. Z doświadczenia wiem, że jest 10% osób i kilka takich osób znam, że nawet jak zamkną oczy, tych fal alfa nie dostrzeżemy. Co wtedy? Sterowanie też za pomocą tych sygnałów może być troszeczkę opóźnione. Czasami sprzęt nie nadąża, zakłócenia. Na przykład, jak już widać było wcześniej na tabelce, sygnały EEG mają niższą amplitudę niż na przykład EKG, a nasze serce bije. Elektrody potrafią ściągnąć sygnał generowany przez elektryczną aktywność serca, mięśnia sercowego, i ten sygnał potrafi wpłynąć i zagłuszyć nam sygnał EEG. I często nie wiemy, który sygnał jest który. Jest to dlatego też dość uciążliwe. Ponadto osoby badane ciężko jest im się skoncentrować, potrafią być zmęczone, wtedy ten sygnał traci na jakości. Czasami ta przewodność skóry, podłączenie jest wadliwe.
Potem widać, że jest dużo zaszumienia, otoczenie, hałas z zewnątrz, otoczenie generowane przez sprzęt u nas w Europie na poziomie 50 Hz również bardzo niekorzystnie wpływa na jakość sygnału. No i takie sterowanie za pomocą tych sygnałów generowanych przez nasze ciało, nasz organizm, natomiast ma jedną podstawową zaletę. Jest intuicyjne i szybkie dla użytkownika. Kiedy ktoś mówi, nie musi nic naciskać, mrugnie okiem, czy na przykład pomyśli o tym, żeby użyć swojej trzeciej sztucznej kończyny i za pomocą EEG uruchomić komputer, jest to wtedy przyjemniejsze. Dziękuję bardzo za uwagę. Gdyby były jakieś pytania, można je zadawać na naszym facebookowym profilu. A ja bardzo, bardzo serdecznie zapraszam wszystkich do podjęcia studiów na naszym wydziale.